kultura wspiera czy wzmaga powstawanie, a przede wszystkim podnosi na wyższą jakość, tak zwany kapitał ludzki. No jest to część edukacji, też nie ma co dyskutować. Ale także coraz częściej mówimy i słusznie o tak zwanym kapitale społecznym, czyli inaczej mówiąc o umiejętności bycia razem, bycia i działania razem. Wydarzenia kulturalne albo samoistnienie wspólnych, odczuwanych wspólnie przez ludzi dzieł sztuki sprawia, że łatwiejsze jest budowanie tej więzi międzyludzkiej, czyli bycia razem. Żeśmy to odkryli jakiś czas temu, że bez tego koszt działalności gospodarczej jest mniejszy, jest niższy, nie ma solidarności międzyludzkiej. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, a więc traktujmy dzieło, traktujmy wydatki na kulturę jako inwestycje. Po drugie, jeżeli to są inwestycje, to muszą się jakoś rentować. Mówię to jako ekonomista. Rentują się w kiepski sposób, bo okres zwrotu jest długi, a trudno jest poza tym zwrot policzyć. Jaki z tego wniosek? Konieczność mecenatu państwa. Mecenat państwa nie jest żadną aberracją, nie jest grymasem, nie jest jakąś pozostałością systemów słusznie minionych, tylko jest to rzecz nowoczesna, mająca przyszłość i stanowiąca obowiązek. To chciałbym w sposób oczywisty, żeby to zabrzmiało.